Jesteśmy w zamku w Kórniku. Zaprosiłam Was tutaj dzisiaj, bo chciałabym Wam opowiedzieć, dlaczego tak mało znana osoba jak Jadwiga Zamojska, pochodząca z rodziny Działyńskich, nazywana też tak ciekawie po żołniersku generałową, dlaczego tą osobę Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznał za bohaterkę roku 2023. Nie jest ona jedyną bohaterką. Inną, znaną Wam zapewne ze szkoły, jest też Wisława Szymborska, zresztą także związana z Kórnikiem. My jednak będziemy opowiadać o Jadwidze Zamojskiej. No ale dlaczego o Jadwidze Zamojskiej w zamku w Kórniku? A to dlatego, że Jadwiga jest osobą, która tu mieszkała, której ślady w tym zamku pozostały. Jest to jedyne miejsce z jej bardzo bogatego życia. Jadwiga urodziła się w Warszawie, mieszkała następnie w Galicji, później podróżowała przez Paryż do Londynu, z Londynu do Stambułu, zwiedziła cały świat. Wiele lat spędziła w Zakopanem, ale jednak swoim domem, swoim miejscem, swoją siedzibą rodową nazywała zamek w Kórniku. Dlaczego? Ponieważ ten zamek budował jej tato, Tytus Działyński. W tym zamku umieszczona była cała miłość do ojczyzny, do Polaków, to wszystko, co Jadwiga wyznawała. W tym zamku mieszkała jako dziewczynka i później wróciła tutaj na swoje stare lata i w zamku także umarła. O Jadwidze Zamojskiej dwa słowa. Jadwiga Zamojska rodzi się pod zaborami. Rodzi się w bardzo burzliwym momencie. Wspomniałam, że urodziła się w Warszawie, dokładnie w przepięknym Pałacu Błękitnym. I na tym kończą się dobre wiadomości. Jadwiga rodzi się w lipcu 1831 roku. Myślę, że większość z Was już zaczyna kojarzyć. Rok 1831 to rok, kiedy upada powstanie listopadowe. Rosjanie są u wrót Warszawy, za chwilę ją zdobędą. Tak naprawdę pierwsze tygodnie życia Jadwigi naznaczone są ogromnym stresem jej mamy, Celestyny z Zamojskich. Celestyna rodzi Jadwigę, nie bardzo może karmić. Te pierwsze dni są bardzo trudne. Wiecie, to są czasy bez internetu, w związku z czym Celestyna nie wie, co się dzieje z jej mężem, tatą nowonarodzonej Jadwigi, który walczy w powstaniu listopadowym. Podobnie nie bardzo wie, co się w tym momencie dzieje z jej braćmi, również zaangażowanymi w powstanie. Dalsze tygodnie, mimo że okazuje się, że zarówno Władysław Zamojski, ukochany brat Celestyny, jak i tato Jadwigi, Tytus Działyński przeżyli, wcale nie są lepsze. W wyniku umowy rosyjsko-pruskiej wszyscy ludzie, obojętni który zabór zamieszkujący, zostają skazani na wygnanie. Wszyscy ludzie, którzy wzięli oczywiście udział w powstaniu listopadowym. Wszystkie majątki wielkopolskie, a więc także zamek w Kórniku, którego właścicielem był Tytus Działyński, zostają poddane w tak zwany sekwestr. To znaczy, że władze pruskie zajmują je i tylko one mogą korzystać z dochodów płynących z tych majątków. Tymczasem Działyńscy gdzieś muszą się podziać. Nie mogą przebywać w zaborze pruskim. Nie mogą wrócić do Wielkopolski, do swojego domu. Nie mogą przebywać dalej tam, gdzie są, czyli w Warszawie, w zaborze rosyjskim. W związku z czym z maleńką Jadwigą i z dwójką jej starszego rodzeństwa, z najstarszą siostrą Elżbietą i z bratem Janem, udają się na wygnanie do jedynego miejsca obejmującego dawne ziemie polskie, gdzie Polakom biorącym udział w powstaniu listopadowym nic nie groziło. Jest to oczywiście Galicja. Początkowo tułają się o chłodzie, o głodzie, bez służby, w bardzo trudnych warunkach, do tego stopnia trudnych, że mama Jadwigi zaczyna z głodu poważnie chorować. Ostatecznie udaje im się osiąść w majątku w Oleszycach. Majątek w Oleszycach na jednym z rysunków przepięknie odmalowała Celestyna Działyńska, mama Jadwigi. Dlatego możemy zobaczyć dziś, jak on wyglądał. Mimo trudnej sytuacji, na ile trudna sytuacja to była, opowiada anegdota
którą spisała najmłodsza siostra Jadwigi, Anusia, późniejsza Anna Potocka. Opisała ona sytuację, w której Celestyna z dziećmi, z Tytusem są w domu. Celestyna w tym czasie nie miała służby, w związku z czym nie miała gdzie, z kim zostawić dzieci. No, Tytus się do opieki nad moimi dziećmi nie nadawał. W związku z czym podzielili obowiązki między siebie w ten sposób, że Celestyna zajmie się w domu dziećmi, w tym naszą malutką Jadwigą, a tymczasem Tytusa posłała na targ po zakupy, po to, żeby kupił coś do garnka, żeby można było coś ugotować na obiad. No i Tytus poszedł. Dostał odpowiednią gotówkę, wydzieliła mu ją Celestyna, poszedł na targ. Długo nie wracał, ale kiedy w końcu wrócił, miał być podekscytowany, zaczerwieniony, cały taki, wiecie, podniecony, z zawiniątkiem pod pachą. Dzieci zebrały się wokół stołu, również mama stają, patrzą, a Tytus Działyński otwiera książkę. Celestyna patrzy i mówi: ale Adamie, Tytus miał na drugie imię Adam, co to jest? Na co Tytus mówi: ależ Celinko, przecież to jest biały kruk. No i komentarz córki w pamiętnikach: mama nie powiedziała wtedy tacie, że zamiast tego białego kruka wolałaby białą gęś do garnka. Aczkolwiek ta historia opowiada nam nie tylko o sytuacji biedy, która panowała w tym domu i pewnych trudnościach, ale opowiada nam o jednej ważnej rzeczy dotyczącej całej rodziny Jadwigi z Działyńskiej, późniejszej Zamojskiej. Mianowicie dla tej rodziny ważna była cała historia, zbieranie pamiątek narodowych, bo oczywiście książka przyniesiona przez Tytusa najprawdopodobniej była dowodem na dawną wielkość Polski. Tytus będzie gromadził wokół siebie książki, będzie je zbierał, będzie tworzył swoistą biblioteka patria z łaciny, biblioteka ojczysta, biblioteka, która ma przypominać Polskę tą dawną, Polskę przed zaborami, tą Polskę, co do której Działyńscy są przekonani, że można zwrócić jej wolność i ta Polska będzie mogła wrócić. Równocześnie Celestyna w Oleszycach, w miejscu, gdzie naprawdę dziewczynki, córeczki noszą cerowane sukienki, przerabiane z większej siostry na mniejszą siostrę, noszą dziurawe buciki, jedzą bardzo skromnie. Pomimo tego Celestyna zajmuje się tam dobroczynnością, otwiera szkołę dla dzieci, zajmuje się edukacją. W takim klimacie wychowywana jest nasza Jadwiga. Znajdujemy się teraz w pokoju generałowej. Zamek w Kórniku ma całą dużą salę, która wręcz nazywa się tak naprawdę pokojem Jadwigi Zamojskiej. Świadczy to mocno o jej duchu, jej obecności tutaj. Stoimy pod serią rysunków, które doskonale pokazują klimat tego domu. Nad nami Konstytucja 3 maja, dokładnie uchwalenie Konstytucji 3 maja, słynny rysunek Piera Norblina. Dlaczego słynny? Dlaczego takie on ma znaczenie dla tego domu? Po pierwsze dlatego, że dziadek Jadwigi, ojciec Tytusa Ksawery Działyński, był wielkim patriotą i jednym z sygnatariuszy tejże konstytucji. Równocześnie osobiście poznał Napoleona, przeszedł czasy księstwa warszawskiego. To on jako pierwszy w swoim ręku, jako Działyński z tej linii rodowej, połączył własność zamku w Kórniku i Pałacu Działyńskich, drugiej części dzisiejszej Biblioteki Kórnickiej. Pod Norblinem wiszą znane z podręczników szkolnych rysunki Artura Grottgera, pokazujące trudności i ciężar życia Polaków pod zaborem rosyjskim. No właśnie, w takim klimacie pamięci o wielkich wydarzeniach historycznych, o wielkiej Polsce, o Polsce, która była wolna, była silna i w takim poczuciu, że obecną sytuację należy zmienić i że należy walczyć z zaborcą i należy myśleć o tym, w jaki sposób Polsce i Polakom przywrócić wolność. W takim klimacie wychowywana była właśnie Jadwiga Zamojska. Tytus Działyński przez cały okres pobytu w Oleszycach, pobytu w Galicji, walczył o zwrot majątku Kórnickiego. Rzeczywiście po 9 latach mała, 9-letnia wtedy Jadwiga
wraca do Wielkopolski, wraca do Poznania, wraca do Kórnika. Zamek w Kórniku nie wyglądał wtedy tak pięknie jak dzisiaj. Kolekcja książek i kolekcja muzealiów nie była przechowywana jeszcze bezpośrednio w zamku. Część znajdowała się w Konarzewie, część w Poznaniu, część w pawilonie w ogrodzie. Tytus rozpoczął wielki remont zamku w Kórniku i w tym remoncie niejako wychowywała się Jadwiga. Wspomina swoje dzieciństwo we wspomnieniach, które zostawiła, a także w nielicznych listach, które wtedy jako dziewczynka pisała. Znajdują się one wszystkie w zbiorach Biblioteki Kórnickiej. Bardzo szczęśliwie, mimo tych trudności, mimo biedy, ona wspomina te czasy jako czasy zabaw z kuzynostwem, czasy dużej lektury, ciągłego czytania, czasy wspaniałych podróży. Jadwiga w tym czasie podróżowała głównie pod opieką mamy do Paryża, gdzie odwiedzała swoich dziadków, do Florencji, do Wenecji. Te podróże po Europie także działały kształcąco. Ważnym elementem, ważnym punktem wykształcenia Jadwigi była także jedna z opiekunek, która później stała się jej nauczycielką, a do końca życia była jej przyjaciółką, Angielka, protestantka, panna Anna Bert. Była to osoba, w której Jadwiga znalazła powierniczkę, ale także osobę, która całą mądrość związaną też z religią protestancką, z taką pewną twardością zasad, całą ją przekazała Jadwidze. W wieku 21 lat, czyli na dzisiejsze standardy będąc bardzo młodą dziewczyną, Jadwiga Zamojska wyszła, Jadwiga Działeńska jeszcze wtedy, wyszła za mąż, a wyszła za mąż za Władysława Zamojskiego. Uwaga, uważny słuchacz jest w stanie już wyczuć, że podobieństwo nazwisk Celestyny, mamy Jadwigi i Władysława, no jest duże, Zamojska, Celestyna, Władysław Zamojski. Otóż, no właśnie tak, Władysław Zamojski, powiem teraz coś, co może nie do końca mieścić się w naszych głowach teraz w XXI wieku. Władysław Zamojski, człowiek, który oświadczył się o rękę Jadwigi z Działeńskich, był rodzonym bratem jej mamy. Był bratem jej mamy, starszym od niej o 28 lat. Natomiast nam może to wydawać się takie trudne w pierwszej myśli i rzeczywiście Jadwiga we swoich wspomnieniach napisała, że to było dla niej trudne, ale nie dlatego, że oświadczył się o nią wujek, ale dlatego, że ona nie bardzo chciała rezygnować z wolności, z takiego życia jako panna. Ona chciała być taką wolną myślicielką, lubiła pisać pisma, uczyć się, kształcić, czytać. Natomiast tutaj nagle to oświadczenie, ona była świadoma, że żona w XIX wieku ma poważne zadania do spełnienia. Tymczasem listy samego Władysława Zamojskiego do niej, które również przechowujemy w Bibliotece Kórnickiej, wskazują wyraźnie na to, że między tą dwójką już przed ślubem rodziło się bardzo silne, nie waham się tego powiedzieć, wręcz namiętne uczucie i połączyła tą parę naprawdę duża, duża miłość. Jadwiga Zamojska wyszła za mąż za swojego męża Władysława, generała Władysława Zamojskiego w Halle w roku 1852. Dlaczego w Halle, zapytacie? Dlaczego nie mogła wyjść za mąż, nie wiem, w Poznaniu, w Pałacu Działeńskich albo choćby w tym zamku w Kórniku? No otóż nie mogła, bo władze pruskie zabroniły Wielkopolanom, mieszkańcom zaboru pruskiego ślubów z wygnańcami. Władysław Zamojski został wygnany po powstaniu listopadowym. Nie wolno mu było przebywać na terenie czy zaboru rosyjskiego, czy zaboru pruskiego. W związku z czym oni ukrywali się z tym ślubem. Bardzo cichy ślub odbył się w Halle i zaraz po tym życie Jadwigi zmieniło się o 180 stopni. Z dziewczynki wychowywanej w cieple rodzinnym, podróżującej, jeżeli już, to pod skrzydłami mamy, wychowującej się wśród książek, wśród kochających ją ludzi, nagle została wypuszczona w świat wielkiej arystokracji, polskiej wielkiej emigracji. Przeniosła się z mężem do Paryża. Władysław Zamojski był tą osobą, która z ramienia Hotel Lambert w porozumieniu z Adamem Jerzym Czartoryskim był ważnym politykiem wielkiej emigracji, w związku z czym bale, rauty, spotkania wszelkiego rodzaju, które
no, nakazywały żonie takiego polityka bywać z nim, były dla Jadwigi ogromnym wyzwaniem. No i stawały się też powodem czasami bardzo śmiesznych sytuacji, ponieważ Jadwiga de facto ona nie znała do końca tych wszystkich konwenansów, nie bardzo też wiedziała, jak prowadzić dom. Nigdy jej tego nie nauczył. Jadwiga wiedziała, jak uczyć biedne dzieci, jak edukować, jak wspierać, prowadzić jakieś prace społeczne. Natomiast nie miała pojęcia o rachunkach, o zakupach, o gotowaniu, o jakby przygotowywaniu, w ogóle planowaniu posiłków. No i tutaj pojawiały się śmieszne sytuacje w początkach jej kariery jako pani domu, kiedy na przykład dowiadywała się, że słynny Adam Jerzy Czartoryski z małżonką przybędą do niej na obiad przed spektaklem w teatrze, na który się udają. Co robiła Jadwiga? Bo nawet jeśli Jadwiga czegoś nie umiała, to nie można jej odmówić pomysłowości. Otóż wykorzystała paryski catering. Pobiegła co sił w nogach, zamówiła catering, a co było ją na to wtedy stać, i ugościła gości, swoich niezwykłych gości, bardzo paradnie. Mąż, który wrócił już na obiad, oświadczył, że jest z niej bardzo dumny. Jadwiga z Działyńskich-Zamojska towarzyszyła swojemu mężowi nie tylko podczas balów i rautów, nie tylko podczas spotkań dyplomatycznych. Ona pojechała z nim także na bardzo trudną wyprawę do Turcji. Władysław Zamojski został generałem w ramach wojny krymskiej, która toczyła się między Turcją a Rosją, i w ramach działań tureckich, skierowanych oczywiście przeciwko Rosji, był zobligowany do stworzenia Legionu Polskiego na terenie Turcji. Wyjazd miał trwać wiele miesięcy, w związku z czym Władysław domagał się, by jego małżonka Jadwiga do niego dołączyła. Jadwiga pojechała, przebywała przez dłuższy czas, na początku sama, małego synka Władysława zostawiając u dziadków, później już z dwójką swoich synów, z Władysławem i Witoldem, którzy razem z nią przebywali w Turcji. Życie, które Jadwiga opisała w Turcji, bywało nieraz cięższe niż to, które na wygnaniu w Polsce. Sytuacje, w których nie bardzo było wiadomo, gdzie będą nocowali. Sytuacje, w których tam, gdzie udało im się zanocować, dach przeciekał, było zimno, mokro. Sytuacje ze zdobywaniem jedzenia, kiedy, wyobraźcie sobie, Tytus Działyński tu z Polski wysyła jej do tej Turcji worki z ziemniakami, żeby tam w czasie tego pobytu Jadwiga mogła coś jeść. I teraz słuchajcie, bo to jest ważne, żeby zrozumieć rys Jadwigi Zamojskiej. Jadwiga, pomimo tych trudności, pomimo tego, że sama zastanawia się, jak wykarmić siebie i dzieci, ona w tym czasie zaczyna pomagać żołnierzom, którzy bardzo mocno chorują w Turcji. Jest współzałożycielką szpitala dla nich, czy można powiedzieć bardziej takiego uzdrowiska. Udziela pierwszej pomocy, wspiera. Tam również zajmuje się szukaniem kontaktów i walką za sprawę polską. A co najciekawsze, Jadwiga, która jest bardzo dobrze wykształcona i jest przede wszystkim taki rys jej edukacji, to jest to, że ona była poliglotką. Ona bardzo szybko uczyła się języków obcych. Wyobraźcie sobie, 7 tygodni udaje jej się opanować język turecki na tyle, że jest w stanie wspierać swojego męża w prowadzeniu dla niego korespondencji i redagowaniu pism. Ślady tej nauki i pisma, które redagowała, też do dziś znajdują się w zbiorach Biblioteki Kórnickiej. Kolejną ważną podróżą w życiu Jadwigi, którą również odbyła wraz z mężem i dziećmi, była podróż do Anglii, do Wielkiej Brytanii, gdzie Jadwiga we wszystkich możliwych miejscach poszukiwała wzorów dla realizacji swojego marzenia. Wielkim marzeniem Jadwigi, jak napisała po latach, już w wieku kilkunastu lat o tym myślała, było stworzenie szkoły dla kobiet, szkoły dla dziewcząt, gdzie te dziewczęta mogłyby uczyć się, i teraz to, co powiem, może wydać Wam się trochę dziwne, gdzie mogłyby się uczyć życia. My czasem mówimy, że w szkole uczymy się wielu, wielu rzeczy, ale kończymy szkołę i mamy kłopot, nie wiem, z wypełnieniem PIT-a. Jadwiga chciała stworzyć szkołę, po której dziewczęta z bogatszych domów
byłyby w stanie mądrze prowadzić swój dom, czyli nauczyć się gospodarności, a dziewczęta biedniejsze dobrej służby, właściwego podejścia. To wszystko oczywiście podszyte było ideami chrześcijańskimi, mocno nastawione na koncepcję, gdzie te dziewczęta kończące szkołę, one później miały wracać do swoich środowisk, do zakładać rodziny i iść do pracy w miejsca, gdzie o tej polskości po latach już zapominano, gdzie pewne ideały już siadły i miały ją odbudowywać. Taka była koncepcja Jadwigi w czasie podróży do Anglii, jednak dopóki była mamą, dopóki była żoną i realizowała się w pełni w tych zadaniach, no nie mogła jej zrealizować. Niestety, w 1868 roku, czyli zaledwie 16 lat po ślubie, zmarł generał Władysław Zamoyski. Jadwiga przypłaciła to naprawdę dużą żałobą, ogromnym smutkiem. Przeżyła to bardzo źle, zaczęła wchodzić w takie praktyki ascetyczne. Krótko później zmarł jeszcze jej drugi syn, 18-letni wtedy Witold. No to Jadwigę, powiedzielibyśmy dzisiaj, dobiło już zupełnie. W tej całej sytuacji ogromnie pomogli jej bracia oratorianie. Z zakonem oratorian Jadwiga współpracowała już wcześniej, znała ich przez swojego męża i teraz oni wsparli ją swoją taką duchową opieką, ale też zaczęli w niej to marzenie stworzenia szkoły mocno odgrzebywać. Z zakonem oratorian łączy się historia jednego z obiektów, który znajduje się w zamku w Kórniku. Obecnie przechowywany jest w sali mauretańskiej, choć przez wiele lat przechowywany był w gabinecie jej syna Władysława Zamoyskiego. Jest to bardzo specyficzny obiekt, którego datę powstania dość trudno jest określić. Mianowicie Jadwiga w swoim czasie od późniejszego kardynała z zakonu oratorian, ojca Pero, otrzymała zestaw gotyckich drewnianych figur ołtarzowych, ale figury były luzem. Co zrobić z gotyckimi, pięknymi, nie za dużymi rzeźbami? Jadwiga długo nie myślała, po powrocie do Kórnika zamówiła utrzymaną w takim gotyckim stylu całą szafę ołtarzową i scena zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, gdzie figury pochodzą z końca XV wieku, a szafa ołtarzowa, czyli cała ta otoczka, tło pochodzi z połowy XIX wieku, z drugiej połowy XIX wieku, do dziś znajduje się w zamku w Kórniku. Jadwiga Zamoyska czekała do roku 1880, kiedy pojawiły się odpowiednie warunki, aby mogła zrealizować swój największy plan, swoje największe marzenie, jakim było założenie szkoły. Rok 1880 jest dla niej trudny, ponieważ w tym roku umiera jej ukochany brat, Jan Działyński. Jan umiera bezdzietnie. Ze swoją żoną Izabelą z Czartoryskich nie miał dzieci, w związku z czym cały spadek, w tym zamek w Kórniku, całe dobra kórnickie, bnińskie, przekazuje swojemu siostrzeńcowi, pierworodnemu synowi Jadwigi, Władysławowi Zamoyskiemu. Powiem, Jadwiga Zamoyska miała ze swoimi dziećmi dość dobry kontakt, mimo że była mamą surową. Ona wiedziała, że jako samotna matka w pewnym momencie no, musi te swoje dzieci z pewną surowością i matki, musi łączyć surowość i matki i ojca. W związku z czym z listów możemy się domyślić, że była mamą bardzo surową, ale równocześnie jej dzieci były do niej ogromnie przywiązane, kochały ją szalenie, otaczały czcią, wielkim takim szacunkiem. Widać w korespondencji, która zachowała się, że naprawdę było to bliskie, dobre uczucie matki do syna i matki do córki Marii, która była najmłodszą córeczką Zamoyskich. Władysław, jak tylko odziedziczył dobra kórnickie, natychmiast zaczął namawiać matkę, aby to właśnie tutaj założyła szkołę domowej pracy kobiet. Tak miała się ona nazywać, nazywana też zakładami kórnickimi. No i rzeczywiście tak się stało. Jadwiga przybyła z Paryża
do Polski, już na zawsze zostanie w Polsce, z wyjątkiem krótkiego okresu I wojny światowej i zaczyna w Kórniku rozkręcać szkołę. Niestety nie mijają 2 lata i władza pruska, której no, takie działania ewidentnie nie były na rękę, pod takim pozorem, że nie wolno obywatelom francuskim, a zarówno Władysław Zamoyski, jak i Jadwiga mieli obywatelstwo francuskie, przebywać na terenie zaboru pruskiego, wyrzucają ich, a tym samym no, likwidują ideę szkoły z terenu Wielkopolski, z Kórnika. No i słuchajcie, wydawałoby się, że po takim ciosie Jadwiga powinna się załamać. Powinna powiedzieć, ach, już nie mam na to siły, pamiętajcie, ona już jest wtedy panią w odpowiednim wieku, nie mam już na to siły, będę już teraz sobie tu żyła, wyjeżdża ostatecznie do Zakopanego i odpoczywała. Tymczasem co robi Jadwiga? Jadwiga zacina się i mimo, że na początku w Galicji, znowu trafia do Galicji na wygnanie, ona dalej walczy i z dużo mniejszymi możliwościami, ale jednak tam postanawia dalej prowadzić swoją szkołę i realizować to marzenie stworzenia miejsca, gdzie będzie kształciła kolejne pokolenia dziewcząt, które będą mogły dalej szerzyć ideę polskości, pracy społecznej, umiejętne gospodarowanie, czyli taki mocny też pozytywizm w tym widzimy. Tutaj trudno nie wspomnieć o samym Władysławie Zamoyskim, o jej synu, który najpierw na aukcji, naprawdę na aukcji, kupuje Zakopane i tereny wokół Zakopanego. One zostały wystawione na aukcji, można je było kupić. Zamoyski zastawił swoje dobra, najpierw zapytał matkę, czy może to zrobić. Ona wyraziła na to zgodę, zachęciła go do tego i on te dobra kupił. I to jest jedna część. Gdyby nie Zamoyski, gdyby nie rodzina Zamoyskich, słuchajcie, Zakopane, gdzie możemy pojechać na wakacje, nigdy nie byłoby częścią państwa polskiego. Co jest jeszcze ciekawsze, nie wiem, czy byliście kiedyś nad Morskim Okiem, czy po tej wycieczce na Morskie Oko daliście radę skoczyć jeszcze nad Czarny Staw, na jedne z najpiękniejszych części polskich gór? Otóż gdyby nie Zamoyski, gdyby nie rodzina Zamoyskich, to dzisiaj nie mówilibyśmy o tym polskie góry. Wyobraźcie sobie, że pod koniec XIX i na początku XX wieku o te tereny toczył się proces, normalny, duży proces sądowy i to tylko Zamoyski z pomocą wynajętych przez siebie prawników walczył o to, aby te tereny zostały przyłączone do części zaboru austriackiego, wtedy już austro-węgierskiego, żeby mogły stać się częścią państwa polskiego i po latach poświęcania czasu, ogromnej pracy i naprawdę dużych zasobów finansowych Zamoyskiemu udało wygrać się proces o tereny Morskiego Oka, Czarnego Stawu, całą tą okolicę. Słuchajcie, gdyby nie Zamoyski, te tereny naprawdę dziś mogłyby nie należeć do państwa polskiego. Co więcej, to wydarzenie miało ogromny wpływ na podniesienie morale Polaków. To było pierwsze zwycięstwo Polski po upadku, dawno, dawno temu, powstania styczniowego. To wydarzenie, odzyskanie Morskiego Oka, odzyskanie Czarnego Stawu w dużym, międzynarodowym procesie sprawiło, że kiedy zaraz wybuchnie I wojna światowa, Polacy będą gotowi na kolejny zryw narodowy. Pierwsza wojna światowa została Zamoyskich w Paryżu. Oni wtedy byli na takich swoich rekolekcjach duchowych, na takim wyjeździe, które regularnie odbywali. Oczywiście odwiedzali ojców oratorian i no, nie dali rady wrócić. Nie bardzo mieli też do czego wracać, bo oczywiście dobra ich zostały znowu zajęte przez kolejnych najeźdźców. Natomiast co jest istotne, to to, że tam dalej Zamoyscy cały czas pomagają. Przede wszystkim organizują pomoc dla żołnierzy, którzy ranni bądź chorzy trafiają, polskich żołnierzy, którzy trafiają ranni bądź chorzy na teren Francji i tam potrzebują wsparcia pieniężnego czy też jakoś medycznego, fizycznego. Zamoyscy, w tym Jadwiga, ale tutaj przede wszystkim energetyczna, bardzo jest jej córka Maria, tworzą takie środowisko. Dopiero w roku 1920 Jadwiga powraca do Kórnika i powraca już
na stałe. Szkoła, która nie zaprzestała działalności, w Zakopanem cały czas funkcjonuje, jest mocno rozkręcana w tym czasie. Warto powiedzieć, że od momentu jej otwarcia do wybuchu I wojny światowej, czyli do 1914 roku, przez szkołę, przez system szkolny przeszło ponad 6 tysięcy dziewcząt. To jest niebagatelna liczba na te możliwości, które w tej szkole były. Jadwiga musiała niestety wielu, wielu osobom odmówić przyjęcia do szkoły, bo zainteresowanie szkołą było ogromne. Jadwiga jest dostrzegana przez współczesnych. W roku 1921, na jej 90. urodziny, sam naczelnik państwa Józef Piłsudski przyznaje jej krzyż odrodzenia Polski. Jadwiga umiera 2 lata później, w roku 1923, zostaje pochowana w kolegiacie kurnickiej. Jej dzieło, jej praca, to, co wykonywała, poświęcenie całego życia na każdym jego etapie, od wczesnej młodości przez funkcjonowanie w małżeństwie, na ile była w stanie, i później przez te 55 lat wdowieństwa, bo ta kobieta przez 55 lat swojego życia pozostawała wdową, ten czas nigdy nie był czasem straconym. To jest czas, kiedy Jadwiga pomagała, czym mogła, dzieliła się czym mogła, pieniędzmi, czasem, pracą, i najważniejszy rys Jadwigi. Kiedy Jadwiga chciała komuś pomóc, a nie umiała tego zrobić, to poświęcała czas, żeby nauczyć się, jak to zrobić. Zanim otwarła szkołę, uczyła się, jak takie szkoły prowadzić i uczyła się, jak w takiej szkole uczyć. Sama była świetną wykładowczynią. Mam nadzieję, że przez ten czas udało mi się Wam wytłumaczyć, dlaczego Jadwiga Zamoyska jest tak niesamowitą patronką roku 2023.